Cześć, z tej strony Łukasz Kurowski. Jesteśmy na kolejnej edycji Enduro Rally 24. Ludzi sporo, klimat fajny i cóż, na razie to trzeba się mobilizować i jeździć, tak? Trzeba spenetrować poligon wzdłuż, wszerz i w poprzek. To, że jest takie fajne miejsce, w którym się znajdujemy i ci wszyscy ludzie i możliwość pochodzenia po tych namiotach i pooglądania tych różnych fajnych zmod. Co mogę powiedzieć, no klimat jest ekstra, nie? Ja to lubię, dla mnie to jest najlepsza forma wypoczynku. Jest generalnie fantastycznie. Dużo piachu, gorąco. Pierwszy raz w klasie rally i nawigacja jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Ale fajny OS, szybki, dobrze się jechało. W dniu dzisiejszym tak naprawdę mój debiut, jeżeli chodzi o enduro. I wielkie ukłony w ogóle i szacunek i pokora dla wszystkich, którzy latają wręcz nad tym piachem. Dzień się bardzo fajnie zaczął, oczywiście od enduro. Trasy super, szybkie, dające dużą satysfakcję, jeżeli chodzi o jazdę. Przed nami jeszcze jeden odcinek, no i wieczorem kolejny odcinek nocny. Trasa jest zajebista. Najlepsza na jakiej byłem w tym momencie. Szybko, bardzo szybko. OS-y to w ogóle są jakieś do wykończenia, ale fajne, bo w sumie po to jest enduro, żeby dostać wciery maksymalne, nie? Bo po co się innego nie jeździ? Tak można by po ulicy jeździć, nie? No, ludzie, rewelacja, organizacja w ogóle. Mega szacun, mega szacun. Jest jeszcze lepiej niż było rok temu. Jeszcze lepiej. Jeszcze grubiej. Dobrze.